Dzień dobry Państwu. Wybrałam sobie taki temat do opowieści pod tytułem wirusy, ponieważ to jest temat, o którym się w tej chwili wszędzie i wszyscy rozmawiają. A ponieważ jest to temat również ogromny, do przeczytania, nie wiem, tysiące stron, gdybyście czytać podręcznik, to wybrałam również wybrane wirusy, które wyraźnie przysłużyły się nauce. Pokażę Państwu później, ile nagród Nobla powstało dzięki temu, że badano wirusy. To, co warto jest wiedzieć, to to, że wirusy są wszędzie. Znaczy nie możemy sobie wyobrazić ani rodzaju organizmów, ani miejsca, gdzie by można to badać, no może poza kosmosem, żeby tam wirusów nie było. Z takich przekonujących opowieści można zacytować, że w jednym litrze wody morskiej jest więcej wirusów liczonych jako osobniki niż ludzi na świecie. Albo inaczej, że biomasa wirusów w oceanach jest większa niż biomasa wszystkich słoni na planecie. To robi wrażenie. Czyli jeżeli one są wszędzie, a na tym obrazku, który teraz oglądamy, wirusy również są w tym pięknym tulipanie. Bo on dlatego jest taki mozaikowy, że jest zakażony wirusami. Obok niego są koronawirusy, o których już w tej chwili każdy wie. Czyli wirusy są wszędzie, oczywiście też w ludziach. W ludziach, co jeszcze zabawniejsze, to fakt godny uwagi jest, że w naszym genomie, czyli w naszym DNA, jest między 8 a 9% DNA pochodzącego od wirusów. To są jakieś zakażenia wirusowe, które kiedyś nam towarzyszyły, może nam jako homo sapiens, a może jeszcze szympansom, i zostały w naszym wirusie, w naszym genomie, więc jesteśmy z nimi powiązani na zawsze. Mówią wirusolodzy, że jeżeli wirus się pojawi, to będzie już zawsze, póki trwa Ziemia i póki trwa życie. Ten wykład, który teraz Państwu prezentuję, jest przygotowany również dla 18 spotkań, letnie spotkania z nauką, które rozpoczną się w lipcu. Także dzielimy się tą wiedzą z ludźmi, którzy przyjechali na te spotkania i z Państwem, którzy chcą to oglądać. Ważne jest, żeby wiedzieć, czym jest wirus. Otóż ja, upraszczając, mówię czasem, że wirus jest informacją opakowaną i gotową do użycia. Ta informacja to są cząsteczki kwasów nukleinowych, DNA albo RNA. Wiemy o nich, że są informacją genetyczną, zresztą, do czego za chwilę dojdziemy, wiemy dzięki badaniom wirusów. No i ta informacja genetyczna musi być jakoś zapakowana, ochroniona przed środowiskiem zewnętrznym i to jest zwykle taki płaszcz białkowy, który ma różne formy i te różne formy widać na tym przeźroczu, jak one mogą być różne. To są kolory, są wymyślone przez artystów, ale kształty i szczegóły to jest to, co odkryliśmy, badając poszczególne wirusy. Kiedy powstały wirusy? Tego oczywiście nie wiemy, ponieważ wirusy nie zachowują się w żadnych wykopaliskach. Też z zabawnych informacji istnieją takie obrazy z epoki faraonów, czyli jeden z faraonów ma stopę uszkodzoną tak, jak uszkodzone bywają stopy ludzi chorych na polio. Czyli w czasie faraonów wirusy na pewno istniały, ale my myślimy, ponieważ są takie proste i są najbardziej uproszczoną formą życia, o czym za chwilę, to myślimy, że właściwie może nawet życie się od tego zaczęło, albo że to w tym samym czasie. Życie ocenia się, że zaczęło się na planecie mniej więcej 4 miliardy lat temu, no to znaczy, że wirusy są tak sędziwe. One na pewno ewoluowały przez ten czas, o czym też będziemy mówić, one na pewno się zmieniały, ale prawdopodobnie, ponieważ potrzeba im do tego, żeby trwać, tylko tej informacji genetycznej, zapakowanej, jak mówiłam, w jakąś kopertę, to ta prostota sugeruje, że to było bardzo wcześnie na świecie. Jest taka debata też, której przy pomocy wirusów nie rozstrzygniemy, Czy to był świat, w którym materiał genetyczny to był RNA, kwas rybonukleinowy, czy świat, w którym był DNA. I z badań biochemicznych niewirusowych wiadomo, że prawdopodobnie, czy przypuszczamy z dużą dozą prawdopodobieństwa, że prawdopodobnie świat zaczął się jednak od formy RNA, prostszego kwasu nukleinowego, a potem się pojawiła doskonalsza DNA. A mogło jeszcze być tak, że one obie ze sobą współistniały i to może właśnie był początek wirusów. To bardzo ciekawe, bo nigdy tego nie udowodnimy, jak to było. Odtworzyć tamtych warunków nie jesteśmy w stanie, ale na pewno jest to bardzo wczesne stadium życia. Być może, że na innych planetach to jest jedyna forma życia i w związku z tym znowu pojawia się pytanie, czy one są żywe. Ponieważ, jak Państwu powiedziałam, wirus może istnieć jako wirion, czyli taka forma zapakowanej informacji genetycznej, ale jak ona trafi do komórki, czyli jeżeli zakazi jakąkolwiek komórkę, to tam zaczyna swój cykl życiowy i wtedy to już jest na pewno wirus i w tym cyklu życiowym wszystko, co się dzieje, jest takie same, ma takie cechy, jakie przypisujemy życiu. To znaczy, że się namnaża materiał genetyczny, że się namnaża sama ta jednostka, czyli że ona powstają i jej potomne, że ona metabolizuje, czyli przekształca wszystkie substancje, które są jej potrzebne do życia. To są elementy życia i wirus w komórce jest żywy. Każdy wirus musi korzystać z pomocy komórki. To należy do definicji wirusa. Ponieważ żaden wirus na świecie, bo tak to zdefiniowaliśmy, nie umie sam syntetyzować białek, czyli tych ważnych fragmentów swojego ciała, nazwijmy to, musi używać do tego, może mieć jakieś elementy, ale całość procesu musi być wykonana przy pomocy maszynerii komórkowej. Nie umie również syntetyzować żaden wirus błony lipidowo-białkowej, która jest też konieczna dla większości wirusów, w szczególności wirusów organizmów wyższych, do tego, żeby one się mogły rozmnażać. No więc, czy są żywe, czy nie, to jest troszkę takie rozmawianie, ile jest wirusów może się zmieścić na łebku od szpilki. Ja nawet widziałam jakąś publikację, w której wyliczano już, ile tych wirusów może się zmieścić na tym łebku od szpilki, ale nie zapisałam sobie. Żebyśmy dalej mogli rozmawiać, chcę tylko przypomnieć takie najważniejsze informacje o materiale genetycznym, o tym, co stanowi istotę wirionu, a potem wirusa. No przypomnę, że dziś najwięcej wiemy o DNA, tej strukturze w lewym górnym rogu, dwuniciowej strukturze, dwie nici, które są ze sobą trzymane, łączą się ze sobą w sposób bardzo specyficzny, słabymi, ale specyficznymi wiązaniami. Więc są dwie nici DNA, one biegną, jedna biegnie jak gdyby z góry na dół, a druga z dołu do góry. To się określa cechami chemicznymi takiej cząsteczki i taka cząsteczka dwuniciowa mówimy, że jest komplementarna. Czyli gdybyśmy te dwie cząsteczki rozłączyli w roztworze, a potem znowu stworzyli warunki, że one się będą miały ku sobie, to one się połączą według tej zasady komplementarności. To jest wspaniała cecha, no DNA tego nie wymyślił, ale ktoś, ale ja myślę, że ewolucja to wymyśliła. Otóż w procesach komórkowych DNA zachowuje informację genetyczną w komórkach wyższych, natomiast przekazywana ona jest dalej dzięki syntezie jednoniciowego RNA i RNA to jest w prawym górnym rogu, to jest znowu cząsteczka, która też jest komplementarna do jednej z nici DNA. Ona jest pojedyncza, jest pojedyncza nić i jest komplementarna do jednej z nici DNA. To są podstawowe pojęcia związane z kwasami nukleinowymi, które trzeba po prostu pamiętać, bo będziemy się do nich już odwoływać. A w dolnych obrazkach, na lewym obrazku jest ta gruba nić biegnąca przez całe, to są zdjęcia z mikroskopu elektronowego, przez cały obrazek. Ta gruba nić to jest RNA, na którym syntetyzowane są cząsteczki białka. Widać, gdzie jest początek tej syntezy i kolejno syntetyzowane są cząsteczki białka. To jest proces zwany translacją. a w prawym dolnym rogu ten piękny, gruby sznur, to jest dwuniciowy DNA, tak zwany plazmidowy DNA. No, piękne zdjęcie, to jest mikroskop też elektronowy, tu szczegółów cząsteczkowych nie widzimy, ale widzimy, że jest to istniejąca naprawdę substancja, nie, że ktoś ją wymyślił i mamy w to wierzyć, że ona istnieje. Ona istnieje naprawdę. Jeżeli chodzi o wirusy, to powiedziałam już Państwu i to już sobie utrwalamy, że tych wirusów jest na świecie miliardy, nawet nie miliony, miliardy, są wszędzie, zakaziły, muszą coś, kogoś zakażać, ponieważ inaczej by nie mogły się rozmnażać, rozmnażają się dzięki zakażonym komórkom. I wiele lat temu Dawid Baltimore, bardzo wybitny uczony, który potem dostał Nagrodę Nobla za te właśnie badania nad wirusami, ocenił, że istnieje tylko 7 typów, jak zbudowany i jak działa, jak jest zbudowany i jak działa genom, czyli ta informacja genetyczna wirusów. Czyli mogą być miliardy wirusów, ale każdy nowo odkryty jesteśmy w stanie go, każdego nowo odkrytego jesteśmy w stanie umieścić w jednej z tych 7 klas i tutaj Państwo macie różnego typu też i nazwy, jakie wirusy wchodzą w którą grupę, no na przykład wirus grypy to jest grupa 5 na samym dole, retrowirusy będziemy o nich jeszcze mówić, to jest grupa 6, grupa 1 to są po prostu dwuniciowe DNA, adenowirusy, herpes simplex to jest opryszczka, czyli może to być bardzo różnie, że to może być jednoniciowy DNA, dwuniciowy DNA, jednoniciowy RNA i tak dalej. To, co jest centralne, po czym zaczyna się już, nazwijmy to, życie tego wirusa, to z genomu musi powstać tak zwany plus mRNA, czyli plus informacyjny RNA. To jest taka cząsteczka, którą może użyć aparat syntezy białek komórki zakażonej. To jest, trzeba doprowadzić od tego genomu wirusowego do tej formy plus mRNA, na którym będzie możliwa synteza białka. Czyli 7 różnych typów, wszystkie one prędzej czy później mogą być sprowadzone do plus mRNA, to jest umowny ten plus. Plus to jest ten, który komórka potem wykorzysta. I od tego zaczyna się życie genetyczne wirusa. Z tych 7 klas genomów dzielimy na 3 klasy DNA i 4 klasy RNA. I to, co tu jest ważne, bo mówiłam o tej wielości form wirusowych, to jest to, że jednocześnie te genomy mogą być w bardzo różnych formach. To może być liniowy kwas nukleinowy. No, grypa na przykład ma 8 kawałków. Znaczy, żeby wirus grypy miał zrealizowany, nazwijmy to, swój genom, to jego RNA musi być w 8 niezależnych fragmentach plus mRNA. Są takie wirusy, których DNA jest dwuniciowe i są takie wirusy, których DNA jest zamknięty w okrąg, w kółko, czyli są koliste. Są nawet takie wirusy, które jest, no jak Państwo tu widzicie, idzie przez różne formy, albo od plus RNA do minus RNA i znowu mRNA plus i tak dalej, czyli tych form kulistych, liniowych, przerywanych jest bardzo, bardzo dużo, ale zawsze na końcu musimy dojść do tego plus mRNA. W aparacie genetycznym, jak powiedziałam, nie wszystko jest zakodowane, ale często są takie kawałki kwasu nukleinowego, to jest nić RNA i DNA, które służą jako sygnały. To znaczy, że tam nie jest kodowane żadne białko, ta najważniejsza informacja genetyczna, ale jest kodowana informacja, że coś powinno być odczytywane, do tego też jeszcze za chwilę wrócimy. Jednym słowem, że genom, że wirus działa dzięki temu, że ma określoną sekwencję, określony fragment nici DNA albo RNA. No i przyszliśmy tutaj już do sytuacji pierwszego wirusa, o którym chcę opowiedzieć, który jest jednym z najważniejszych z punktu widzenia właśnie odkryć naukowych. To są tak zwane, to są wirusy bakteriofagi. Fagi. Mówimy o fagach lub bakteriofagach. To są wirusy, które zakażają bakterie. One, ich gospodarz jest zawsze specyficzny. Znaczy te fagi, o których teraz będziemy mówili, one żyją w Escherichia coli, ale w salmonelli albo w jakiejś innej bakterii, one ich nie zakażą, bo tutaj jest wspólnota wirusa i gospodarza. No tak samo jak wszystkie wirusy, nie każdy wirus zakaża człowieka i nie każdy zwierzęcy zakaża człowieka i nie każdy ludzki zakaża zwierzęta. No więc te parzyste fagi czy bakteriofagi, których gospodarzem jest bakteria Escherichia coli, mają, jak Państwo widzicie na schemacie górnym z lewej strony, niezwykle złożoną strukturę. One każdemu przypominają pojazd księżycowy, który musi osiąść na powierzchni księżyca, znaleźć swoje miejsce, gdzie chce osiąść, a potem przez tę nogę wychodzą astronauci, w przypadku wirusa wychodzi kwas nukleinowy. W środku tego wirusa jest kwas nukleinowy, DNA, a cała reszta to są białka. Są białka główki, białka ogonka i białka tych takich macek, którymi wirus znajduje swoje miejsce przy przyczepieniu się do komórki. Przy czym te macki rozpoznają określone cząsteczki na powierzchni komórki bakterii, czyli istnieje specyficzność rozpoznawania. Inaczej mówiąc, bakteria ma receptory, też białkowe, i one wzajemnie ze sobą oddziałują. W główce jest kwas nukleinowy, a potem następuje taki skurcz tej nóżki i wciśnięcie do środka bakterii przez dziurę, która się też czyni enzymatycznie, wciśnięcie do środka tylko kwasu nukleinowego. Otóż badania tych parzystych wirusów, które przeprowadzono w latach 50., to jest jeden z głównych dowodów, dla mnie niezwykle elegancki, ponieważ nie wymagał skomplikowanej aparatury, tylko wiedzy biologicznej. Jeden z najważniejszych dowodów, że to DNA jest materiałem informacji genetycznej. Do końca lat 40. takiej świadomości ludzie nie mieli. Na odwrót, uważali, że ponieważ bardzo różnorodne cząsteczki komórek to są białka, uważali, że cechy genetyczne przekazywane są z komórki do komórki, z pokolenia na pokolenie przy pomocy przekazywania białek. I w 1944 roku Avery i współpracownicy w Stanach Zjednoczonych wykonali doświadczenie z bakteriami, które dowodziło bez wątpliwości, że materiałem genetycznym w bakteriach jest DNA. Z rzeczy smutnych to jest taka, że dla mnie Avery jest jednym z najbardziej wyróżniających się uczonych, którzy powinni byli dostać Nagrodę Nobla. Tymczasem w Komitecie Nagród Nobla, do których Avery ze swoją pracą był zgłaszany wielokrotnie, był jeden człowiek, którego nazwiska nie będziemy utrwalać, który co roku mówił, że to jest niesprawdzone, niemożliwe i odmawiał. I odrzucano Avery'ego, który w końcu umarł i Nagrody Nobla nie dostał. Natomiast doświadczenie, o którym na początku chcę dzisiaj powiedzieć, o fagu parzystym, polegało na tym, że wyznakowano izotopowo, to jest wtedy były, teraz są przyrządy, gdzie można zidentyfikować określony izotop. Otóż białka tego faga, tego bakteriofaga, wyznakowano siarką, która nie występuje w kwasach nukleinowych, a DNA tego faga wyznakowano fosforem znakowanym, czyli radioaktywnym. Fosfor w białkach występuje w niewielkich ilościach, więc też można uznać, że to jest jedyny wyróżnik dla kwasu nukleinowego. I przeprowadzono taki początek infekcji, kiedy fag, jak Państwu mówiłam, osiada na powierzchni i wtedy można było odwirować, oddzielić puste główki. Jak już DNA wszedł, znaczy ten materiał wszedł do środka, to zostały puste główki. I te puste główki, które nie miały już żadnej siły genetycznej, nazwijmy to, informacji, były wyznakowane siarką, czyli to było białko. Natomiast cały znakowany fosfor znalazł się w środku, razem z kwasem nukleinowym DNA. To jest proste i piękne doświadczenie, no prawie że w tej chwili do wykonania w szkole, które jest jedną z ilustracji, moich ulubionych ilustracji, że odkrycia naukowe wymagają na początku pomysłu. Otóż tutaj Marta Chase, to była studentka, i Alfred Hershey to był jej profesor, mieli po prostu pomysł. Hershey dostał za to Nagrodę Nobla w 1969 roku. To jest duży bakteriofag, składa się z dwunieciowego DNA, 160 genów, to jest naprawdę dużo. I to, co jeszcze można sobie opisać, co mi się też bardzo podoba, to, że można określić, dzięki również izotopom, jak szybko następuje infekcja. To jest fakt, bakteriofag, który bardzo szybko infekuje i zabija komórkę. Jak Państwo widzicie na tym przeźroczu, w momencie, w którym bakteriofag styka się z bakterią, to właściwie natychmiast następuje ta adsorpcja, nie będziemy się tu czepiać słowa natychmiast, które ma swoje też niezależne konotacje polityczne, ale to znaczy, że bardzo szybko następuje adsorpcja, następnie również bardzo szybko zatrzymuje się wszelaka synteza enzymów bakteryjnych, czyli ten bakteriofag natychmiast jest w stanie wykluczyć dalsze życie bakterii. Po pięciu minutach, rozpoczyna się synteza enzymów tego bakteriofaga, które są potrzebne do jego dalszego rozwoju. Po 10 minutach synteza DNA, czyli powiela się jego materiał genetyczny. Potem ten materiał genetyczny jest zapakowany samorzutnie, to jest piękny i bardzo, no, powiedziałabym, imponujący przebieg infekcji, gdzie w tej bakterii spotyka się DNA i jest od razu pakowane w główkę, ogonek i tak dalej, czyli od razu w tym przypadku to będzie 12 minut i po 30 minutach w temperaturze 37 stopni bakteria się cała rozpuszcza, ginie, jej już nie ma, a potomne fagi w ilości kilkudziesięciu, jeżeli nie kilkuset, nie pamiętam, wysypują się na zewnątrz i szukają kolejnych bakterii. No więc to jest bardzo zasłużony wirus. Tu jest takie długie wyliczenie dla Państwa, ilu uczonych, w tym Watson i Crick również, otrzymali Nagrody Nobla dzięki temu, że użyli tych fagów do różnego typu badań, w pewnym sensie te bakteriofagi otrzymały Nagrody Nobla. A tu jest kolejny wirus, o którym też trzeba powiedzieć. To jest wirus mozaiki tytoniowej, w którym materiałem genetycznym jest RNA i ten lewy górny obraz pokazuje RNA zwinięty w taką helisę, jednoniciowy RNA, zapakowany w długą rurkę, która to rurka zbudowana jest z identycznych białek. Jedno i drugie znowu w czasie, jak jest syntetyzowane, zbiera się razem ze sobą w sposób spontaniczny, tam tylko działają siły fizykochemiczne, co zostało dowiedzione. Otóż wirus mozaiki tytoniowej był znany biologom i rolnikom przede wszystkim, ponieważ jest to dosyć mało specyficzny wirus i zakaża dużo różnych odmian. Na tytoniu najłatwiej jest go hodować i go izolować. I tutaj jest fakt, który ja pamiętam, jak mi opowiadano, może nawet jeszcze w szkole, ja chodziłam do szkoły w latach 50. na biologii, że wirusa mozaiki tytoniowej wykrystalizowano, był w postaci kryształów, co oznacza, że można go było też badać wówczas bardzo nowoczesnymi metodami krystalografii i spektroskopii rentgenowskiej. Brała w tym m.in. udział Rosalind Franklin, której najważniejsze osiągnięcia są troszkę późniejsze przy badaniu DNA. Więc kryształy, przed chwilą mieliśmy wątpliwości, czy wirus jest żywy, czy nie. No teraz kryształy, które można z powrotem zawiesić w wodzie, rozpuścić i tam z powrotem powstanie zakaźny wirus, wydają się być już zupełnie czymś zadziwiającym. I to dalej, wydaje mi się, pozwala nam snuć różnego typu przypuszczenia co do początków życia na Ziemi, bo w niekorzystnych warunkach ten wirus może sobie przetrwać w postaci krystalicznej. I te kryształy odkrył w 1935 roku Stanley i dostał on Nagrody Nobla za tę pracę w 1946 roku. Czyli wcześniej niż DNA udowodniono, tutaj udowodniono, że RNA, które się spontanicznie pakuje w tą rurkę, jest materiałem genetycznym, bo wystarczyło zakażać samym RNA bez białek. Białko jest proste, nieduże i jego znaczenie polega na tym znowu, że ono się spontanicznie układa w taką długą rurkę. Na żółtym zdjęciu widać te rurki. To są też wirusy. Tam były jakieś lądujące na Księżycu kapsuły, a tutaj są rurki, a jeszcze będą coś w rodzaju kul. Ja przy wirusie mozaiki tytoniowej jeszcze mam historię, którą bardzo lubię, ponieważ poznałam w 70 roku uczonego Fraenkela czy Fraenkela-Conrata. On mieszkał wtedy w Berkeley, ale urodzony był we Wrocławiu w 18 chyba roku, czyli trzeba powiedzieć, że w Niemczech. I w wyniku tego, co Niemcy robili w latach 30., jego rodzina z dzieckiem jeszcze wyemigrowała. Fraenkel-Conrat studiował w Anglii, pracował w Wielkiej Brytanii, pracował w wielu, wielu miejscach, aż wylądował w Ameryce i w Berkeley już do końca życia mieszkał w Berkeley. On badał wirusa mozaiki tytoniowej, między innymi pokazał, że właśnie samo odtwarza się mieszanina RNA i białek, oznaczył kolejność aminokwasów w tym białku i również to sekwencjonował, czyli oznaczył kolejność podjednostek RNA. Poniósł wniósł ogromną wiedzę do badania TMV i TMV jest pierwszym wirusem, na którym udowodniono, że materiałem genetycznym jest RNA. I to już jest taka już zupełnie osobista refleksja. Ja pamiętam Fraenkela-Conrata, którego poznałam osobiście nawet na wieczornym obiedzie u mnie w domu i cały czas widać było, że jest to człowiek, który ma straszny żal do życia, do Nagrody Nobla i tak dalej, ponieważ widział, jak bardzo ważne są jego badania, bo są bardzo ważne. No i tu następna dziedzina, którą też bardzo lubię opowiadać o tych wirusach, to są wirusy mięsaków ptaków. Mięsak to jest taki nowotwór tkanki mięsnej i już w końcu XIX wieku było wiadomo, że to jest w jakimś sensie zakaźne. Badał to w 1911 roku Raus. To jest obrazek jego przy mikroskopie z lewej strony. A potem razem z Charlesem Higginsem otrzymali w 1966 roku Nagrodę Nobla za badania tego typu wirusów. No to znowu sobie możecie Państwo wyobrazić, Fraenkel-Conrat się nie doczekał, natomiast Raus 55 lat myślał, że mógłby dostać Nobla i dostał. To jest niezwykle ważna praca, ponieważ ona pokazuje, że zwierzęce nowotwory, w zwierzęcych nowotworach mogą być wirusy. I to ja już ze swojego życia naukowego świetnie pamiętam, że to było takie odkrycie, które właściwie jak gdyby zatrzęsło całą biologią molekularną. Bo to znaczyło, że jeżeli w kurzym mięsaku można wydzielić z kurzego mięsaka wirusa, który jest zakaźny, to może wszystkie nowotwory są powodowane przez wirusy i był to moment, kiedy myśleliśmy, że być może już będziemy umieli leczyć każdy nowotwór. W stosunku do tego, genom tego wirusa, który, jak powiedziałam, badany był na samym początku XX wieku, został oznaczony, to jest RNA, i został oznaczony w 1961 roku, też dość długo na to czekał, a w tym genomie i w podobnych do niego wirusach znaleziono gen, który nazwano onkogenem, bez którego aktywności rozwój nowotworu był niemożliwy. To znowu prowadzi nas do takiego myślenia, że poznamy mechanizm. Co to znaczy mechanizm? Więc gen tego wirusa nazywa się SRC, nazywamy go onkogenem i on koduje pewien enzym, który się nazywa kinaza tyrozynowa, to jest enzym przenoszący fosfor styrozyny lub zawierające fosfostyrozyny. Czyli tyrozyna to jest aminokwas wchodzący w skład białka. No, gdzie od tego do nowotworu? To bardzo trudne pytanie, ale było jasne, że bez tego genu nowotwór nie powstanie. Temin, którego obrazek widzimy na prawo i który jest jednym z dwóch moich bohaterów naukowych w moim życiu, w sensie, no, że podziwiam takich ludzi, Temin, badając tego typu wirusy, zauważył, że w zależności od tego, z jakim mutantem, czyli z jaką odmianą wirusa mięsaka mamy do czynienia, następują jakieś strukturalne zmiany w genomie komórki zakażonej, co oznaczało, że musi być jakieś oddziaływanie. No tak, to się dzisiaj już uważa, że to jest oczywiste, ale wtedy to się nie uważało, że to jest oczywiste. W każdym razie Temin uważał, że z tych doświadczeń wynika, że genom wirusa musi w jakiś sposób współdziałać, oddziaływać, no nie wiem jak to jeszcze nazwać, działać na genom komórki gospodarza. No i Temin poszedł w tym dalej kierunku. Teraz Państwu powiem, dlaczego ja uważam, że to był absolutnie wspaniały człowiek. Otóż to był, powiedziałabym, uparty człowiek. Człowiek, który wiedział, że jeżeli coś wie, jeżeli potrafi to wykazać doświadczalnie, co należy tego się trzymać, tej idei bronić. Temin, widząc, że co do niektórych wirusów onkogennych, bo coraz więcej zaczęto znajdować takich wirusów, mięsaków, białaczek, że w stosunku do niektórych z nich następuje takie zjawisko takiego utajonego zakażenia. To znaczy, że to najbardziej znane w tej chwili to jest też wirus z tej grupy wirusów, wirus HIV, który powoduje AIDS. Otóż wirus HIV, zakażając komórkę, czasami na tym się jak gdyby obserwowalna część zakażenia kończy. Chory może być nawet 10 lat, nie wiedzieć, że ma wirusa w swoich określonym typie komórek i nic się nie dzieje, czyli jest uśpiony materiał genetyczny wirusa. I badając różnego typu wirusy, których dzisiaj wiemy, że jest około 20, niestety nie wszystkie wirusy, nie wszystkie nowotwory mają w swoim tle wirusy, a leczenie, jak też już wiemy, wcale takie proste się nie okazało być. Ale te wirusy onkogenne mają w środku, niosą ze sobą do zakażanej komórki enzym, którego wcześniej nie znano, białko. To było białko, które jeżeli miało RNA do wykorzystania, my mówimy jako matrycę, to na matrycy tego RNA budowało DNA. W komórkach normalnych istniała taki dogmat biologii molekularnej. Sformułował to Watson, Crick, przede wszystkim Crick, i było to uważane za święte stwierdzenie, z którym nikt nie polemizował, że przekazywanie informacji genetycznej w komórkach odbywa się jednokierunkowo. Najpierw jest DNA, potem z DNA syntetyzowany jest RNA, potem z RNA na matrycy RNA syntetyzowane są białka i nie ma drogi powrotu. Tymczasem Temin zaproponował, że widocznie jest droga powrotu, że jeżeli genom tych wirusów onkogennych to jest RNA, a my przez pewien czas, hodując komórki zakażone, nie widzimy tam tego wirusa, nie widzimy tam tego RNA, to musi istnieć jakaś droga przepisywania z powrotem RNA do DNA i włączania tego DNA do genomu gospodarza. Otóż z tej hipotezy Temin był znany jako fantasta. Na wszystkich możliwych zjazdach naukowych on wychodził, mówił o tym, a oni, no w cudzysłowie mówiąc, się śmiali. Był jednak wyśmiewany, ponieważ mówili, no pokaż ten enzym, no pokaż, nie ma żadnego dowodu, tylko że nagle znika RNA, pojawia się DNA, a potem znowu jest RNA w komórce, która produkuje potomny wirus. To jest jedna z cech tego człowieka, która wydaje mi się nadzwyczajna. Ale potem już jak wszyscy uznali tę teorię, Temin zaczął pracować wspólnie z Baltimore, to nazwisko już padało przy tych typach genomów wirusowych, to oni udowodnili i pokazali, wykazali, że istnieje taki enzym, który w skrócie się nazywa odwrotną transkryptazą, bo normalnie odbywa się transkrypcja z DNA, transkrypcja do RNA, Też enzym to robi, a teraz jest enzym, który robi reakcję odwrotną. O odwrotnej transkrypcji może Państwo słyszeli w gazetach obecnie, ponieważ odwrotną transkryptazę używa się obecnie do, to jest ten jeden z droższych, ale pewnych testów na istnienie zakażenia koronawirusem. Czyli jesteśmy w 2020 roku, Temin pracował w latach 70. i ta wiedza i to, co on zrobił, jest dalej niezwykle ważne. A chciałam jeszcze powiedzieć, że to musiał być w ogóle taki niepokorny człowiek, ponieważ między innymi Wikipedia wylicza, że starał się obronić nieprawomyślnych genetyków w Związku Radzieckim, których wsadzano w owych czasach do więzienia, że działał w organizacjach, które broniły wszelakich mniejszości, że był w komitetach różnych narodowych instytutów zdrowia, które oceniały procesy alergiczne, wirusologiczne, jednym słowem, nie zamykał się tylko w tym swoim wspaniałym temacie. Między innymi publicznie krytykował ludzi, którzy palą papierosy, sam nie palił i umarł na raka płuc. No, to jest taki smutny koniec, ale Temin w moim sercu zostaje na zawsze jako ktoś naprawdę, naprawdę ważny. Na górnych tutaj obrazkach widać wirusy ludzkie, HTLV1, HTLV2 i HIV, które mają odwrotną transkrypcję, oraz białaczkę mysią chyba, te takie większe czarne, prawy obrazek, większe czarne kulki. Państwo widzicie, że trzeba umieć zrobić preparat, w którym zobaczy się coś, co może być wirusem i do tego za chwileczkę wrócimy. Wirus HIV jest wirusem, który badamy od 40 lat. Jest wirusem bardzo złożonym, bardzo skomplikowanym i jak wejrzeć w tej chwili w literaturę, to my dalej nie wszystko rozumiemy. Tam są dziesiątki etapów, różnych etapów, które towarzyszą zakażeniu wywołanemu przez HIV i postępowi tego zakażenia. HIV atakuje komórki układu limfatycznego, odpornościowego, ta zielona kula to jest makrofag, a to na górze tak dość okropnie wyglądające, to co pomalowano na różowo, to jest miejsce, w którym wypączkowują nowe wirusy HIV. On jest bardzo skomplikowany i w związku z tym nie będziemy omawiać całej tej wiedzy, którą wirus HIV wniósł ze sobą. Przypominam, że jest tak znany od 40 lat, że są dwa białka związane z jego zewnętrznie wypuszczonymi wypustkami GP120 i GP41, które wydawałoby się, że mogą być świetnym celem do stworzenia szczepionki. Ludzie naprawdę starają się zrobić szczepionkę przeciwko wirusowi HIV i my o tym od 40 lat słyszymy, kto z nas wystarczająco długo żyje i do dzisiaj szczepionki nie ma. I wymyślono tylko leki, którymi nie potrafimy wyleczyć człowieka, że HIV nie będzie, ale które cały czas kontrolują rozwój tej choroby. Czyli można żyć równie podobno dzisiaj, obecnie, równie długo, jakbyśmy nie byli zakażeni, ale musimy być cały czas pod dokładną kontrolą lekarstwa. To jest dalej niebezpieczny wirus i powtarzam, 40 lat, nie ma leku, nie ma szczepionki. Z HIV-em związana jest znowu historia anegdotyczna, którą Państwu opowiem. Otóż przed chwilą zwracałam na to uwagę, że jest niezwykle trudno znaleźć takiego wirusa. I wtedy, kiedy zidentyfikowano taką nową, dziwną chorobę, ona pierwsi ludzie, których wyraźnie ich zauważono, to był początek lat 80. w Stanach Zjednoczonych, rozprzestrzeniało się to w środowisku homoseksualistów, wydawało się, że to jest choroba gejów, ale okazało się, że nie, tylko że tam się to szybciej rozprzestrzeniało metodą kontaktów płciowych. Otóż szukano wirusa. Przypuszczano z tego, jak się ta choroba rozwija, że to musi być choroba wirusowa. I właśnie to, co chciałam przypomnieć, że to nie jest takie proste, żeby takiego wirusa znaleźć. No więc szukano go i w końcu w końcu 90 chyba latach z dwóch pracowni świata, które to badały, przyszedł komunikat, że znaleziono wirusa. I tu się odbyła taka naukowa, szukam słowa, ale w każdym razie nazwijmy to afera. Ponieważ pierwsi ludzie, którzy twierdzili, że znaleźli wirusa, przesłali swój materiał i to był Montagnier we Francji w Instytucie Pasteura i pani Barré-Sinoussi. Otóż oni posłali do badacza równolegle pracującego Gallo w Stanach Zjednoczonych preparat tkanki kogoś chorego i Gallo oświadczył, że znalazł wirusa. W tym samym czasie ci badacze francuscy stwierdzili, że przecież myśmy ci tego wirusa posłali w tym preparacie. No, jak mówię, zobaczyć wirusa pod mikroskopem elektronowym nie jest tak prosto i nie tak szybko się go znajduje. To nie jest szukanie grochów w stercie, powiedzmy, ziemniaków, w związku z czym był spór, ponieważ było absolutnie jasne, że to jest wielka choroba ludzka, której zwalczanie i poznawanie przekazywana drogą kontaktów seksualnych, więc takie nieuniknione rozprzestrzeniające się, że to znowu jest kandydat, badacze są kandydatami do Nagrody Nobla i była dosyć wielka sprzeczka, oparła się nawet o sąd, o ile wiem, między tymi Francuzami i tym Amerykaninem i ponieważ Nagrodę Nobla w 2008 roku otrzymał Montagnier i pani Barré-Sinoussi, to uważam, że Komitet Nagrody Nobla uznał, że jednak odkrywcą pierwotnym był Gallo, a nie tych dwoje państwa. Muszę opowiedzieć jeszcze, bo to jest do dzisiaj cytowane, o wirusie grypy typu H1N1. One bywają, te numerki tam przy H1 bywają różne. I to jest ten wirus grypy powszechnie znany jako Hiszpanka, na które umarło prawdopodobnie około 100 milionów ludzi, a chorowało wiele milionów na całym świecie. Niezwykle zabójczy wirus, przy czym w odróżnieniu od innych zachorowań na grypę, to jest jedyna epidemia, w której istniał osobny, znaczy najbardziej były narażone dzieci, ludzie starzy i mniej więcej koło 30 drugi taki szczyt zapadalności. Ten szczyt przypada na wiek poborowy, ponieważ ten wirus grypy zaatakował żołnierzy w okopach niemieckich, francuskich. Umarło na zdjęciu jest sala szpitalna dla żołnierzy. Widać, jaka to była masowa sprawa. Więc należy wnosić, może inaczej. W 2005 roku rozpoczął się taki projekt, który ja bym się strasznie bała, gdybym była decydentem, że postanowiono poszukać tego wirusa Hiszpanki, który zabił 100 milionów ludzi. Poszukano go najpierw w skrawkach tkanek, płucnych tkanek ludzi, którzy wiadomo było, że umarli. Te tkanki zostały utrwalone przy pomocy chemikaliów, więc szukano w tych tkankach tego wirusa i była jasność, że tam on prawdopodobnie jest, ale naprawdę wyizolowano z tkanek zmarłych ludzi, których pochowano w wiecznej zmarzlinie. Ona wtedy się jeszcze nie roztapiała, jak dzisiaj zaczyna się roztapiać. Nie pamiętam, czy Alaska, czy Norwegia, w każdym razie gdzieś w bardzo zimnej części tego świata. I z tych zwłok wydzielono wirusy, odzyskano z nich RNA, infekcyjny RNA. Przypominam, że już powiedziałam, że infekcyjny RNA tego wirusa składa się z 8 niezależnych cząsteczek, więc te 8 niezależnych cząsteczek specjalnymi metodami wprowadzono, zakażono nimi obecnie żyjącą komórkę i wirus powstał tam, żywy wirus, namnożył się i można go było badać. Wirus H1N1 istnieje do dzisiaj i żadna z tych epidemii, która się od niego zaczyna, nie skończyła się takim strasznym zabijaniem ludzi. Więc sądzi się, że w tym przypadku tej grypy śmiertelność, która wtedy wynikła, związana była z warunkami higienicznymi, z tym, jak się żyło lub nie żyło w okopach, jak wyglądały szpitale, co wiedziano o sposobie zakażania się. W 1918 roku raczej nikt nie przypuszczał, że to jest, że trzeba miesięcy. Więc to był taki przypadek, kiedy cywilizacja ludzka nie dorosła do tego, żeby poznać wirusa, który ludzi zaatakował. I to trzeba sobie chyba pamiętać. To, co jest zadziwiające, jak powiedziałam, to ten odtworzony wirus z 1918 roku nie jest niczym groźniejszy od tych, które dzisiaj jeszcze na świecie istnieją. Czyli to warunki sprawiły, że ludzi tyle umarło. Ja dzisiaj słyszałam opowieść o tym, że zaczęli strasznie ludzie umierać w Afryce i w Ameryce Południowej, ponieważ na koronawirusa, ponieważ tam po prostu nie ma warunków higienicznych, żeby ludzi od śmierci chronić. I ostatni wirus, przedostatni, o którym chciałam powiedzieć już bardzo króciutko, to jest malutki wirus SV40. Malutki, bo jego DNA to jest jeden z najmniejszych genomów, to jest DNA 5000 par nukleotydów, czyli 5000 podjednostek. On koduje dwa białka. Te dwa białka nazywają się dużym antygenem i małym antygenem, i potem malutkie białka, które budują jemu też tą zewnętrzną powłokę, te różyczki, które tu widzimy, to jest wszystko białkowe. Czyli to jest bardzo prosty wirus, który prawie nie może już w ogóle istnieć bez komórki. Zakaża on, znaleziono go w tkankach małpich i jest z nim związana też historia dla mnie osobiście niezwykle ważna, ponieważ historycznie pierwszym doświadczeniem z zakresu inżynierii genetycznej był taki projekt, żeby ten DNA, ten genom SV40, czyli wirusa małpiego, połączyć z kawałkiem DNA wirusa bakteryjnego. To jest bardzo dokładnie zbadany wirus, nazywa się lambda, wirus, który zakaża Escherichia coli. Otóż wzięto kawałek tej lambdy, tego DNA, też DNA lambdy, i postanowiono, ja nie wiem, czy to doświadczenie zostało kiedykolwiek zrobione, ale plan był taki w Stanford, że się połączy SV40, który potrafi się rozmnażać w komórkach małpy, z DNA faga lambda, który potrafi się rozmnażać w komórkach Escherichia coli, czyli będą dwie jednostki życia połączone w jedną, nową. Proszę sobie wyobrazić, jak małą wyobraźnię wtedy mieli naukowcy, którzy coś takiego wymyślili i uważali, że to jest fantastyczne doświadczenie. Ponieważ istniały wtedy techniki, to był rok 1972, istniały techniki, dzięki którym można było chemicznie połączyć ze sobą te dwa genomy, i ci badacze, Paul Berg między innymi w Stanford, uważali, że to będzie sensacyjne doświadczenie. Wprowadzimy takie coś, taką mieszaninę bakteryjno-małpią do komórek małpich i wprowadzimy takie coś, taką mieszaninę do komórek Escherichia coli, bakterii, i zobaczymy, co się stanie. To doświadczenie przerwano, ponieważ jednak znaleźli się ludzie mądrzy, którzy zastanowili się, czy to jest zupełnie bezpieczne. Escherichia coli żyje na całym świecie, we wszystkich środowiskach, również w ludziach. Jeżeli SV40 niesie w sobie potencjał, a już znamy onkogen, jeżeli niesie w sobie potencjał powstawania nowotworów, na razie znaleźliśmy tylko w małpach, no ale nie wiadomo, czy jakby tak połączył się może z lambdą, to potem by się okazało, że przy pomocy Escherichia coli rozprowadzamy na cały świat nowotworu po prostu. Więc rozsądnie zaprzestano i od tego momentu zaczęła się era, po pierwsze, inżynierii genetycznej, czyli łączenia ze sobą różnych kawałków DNA, i zwracam uwagę, że to były różne kawałki pochodzące z różnych wirusów, czyli znowu wirusy się przyczyniły. Więc ta era tego łączenia od tego momentu się zaczęła i to się zawsze daje jako przykład na początku ogromnej fantazji, ja nie powiem, że bezmyślności, ogromnej fantazji badacza, który widzi, że ma przed sobą takie możliwości, no, taki projekt naukowy i ciekawości, co się dalej stanie. No więc dobrze, że to przyhamowano, właśnie nie wiem, czy to kiedykolwiek zrobiono, bo powstały zasady, jak nie wolno dalej pracować, ale zasługa SV40 i lambda DNA jest tu niewątpliwa, bez nich w każdym razie nie byłoby początku inżynierii genetycznej. I obiecałam sobie, że ja nic Państwu nie będę mówić o koronawirusach, bo o tym już wszyscy wszystko wiedzą, i nawet jeżeli nie wiedzą, to wydaje mi się, że wiedzą, ale nie można nie zasygnalizować tej sprawy. Koronawirusów jest wiele na świecie i w samych ludziach rozpoznane jest ich 7. Jest słynny wirus SARS, gdzie była epidemia w 2002 roku, wirus MERS, który też opanowano i on się dalej nie rozprzestrzenił. No ja tu używam takiej nieeleganckiej sformułowania, że po SARS-ie zmarło 775 ludzi. Jeżeli chodzi o koronawirusy, to już dzisiaj, po pół roku istnienia rozpoznania tych wirusów, wiemy, że zakażonych było 10 milionów ludzi, a umarło też już setki tysięcy. Więc jak dalej się będzie ta epidemia rozwijać, nie wiemy. Ten wirus należy do czwartej klasy tych genomów Baltimora. Rozpoznano go pierwsze ślady, że coś takiego się pojawiło w listopadzie. W styczniu została podana sekwencja, czyli budowa RNA, 30 tysięcy nukleotydów RNA. To jest jeden z większych wirusów RNA. Jednocześnie to jest niezwykłe tempo pracy, do którego zaraz się jeszcze ustosunkuję. Czyli w styczniu znana była sekwencja, bo z sekwencji można wymyślić, jakie powstają białka kodowane przez tego wirusa i dalej snuć przypuszczenia co do możliwości szukania leków. I między innymi w tym RNA, który jest długi, ten RNA zostaje na samym początku podzielony przez RNAzę, taki specjalny też enzym, podzielony na mniejsze fragmenty, albo kodowane są z niego, czyli powstają dwie długie cząsteczki, jeszcze nie białek, ale peptydów, polipeptydów, które są początkiem białek. Te polipeptydy muszą być podzielone na małe kawałki i te małe kawałki to już są białka, które będą tworzyły ciało tego wirusa. Więc znaleziono te dwie proteazy. Jedną z nich wykrystalizowano, ona jest czyli jest kryształ, czyli czyściutka substancja, czyściejsza być nie może, lepiej oczyszczona. Krystalizuje się nie każde białko, tak jak Państwo słyszeli, że nie każdy wirus można wykrystalizować. Więc czasami to jest duży kłopot, czasami ludzie rok spędzają, żeby zrobić kryształ jakiegoś białka. Więc jedną z tych proteaz wykrystalizowano, ona jest w 96% identyczna z taką proteazą w SARS-ie. Czyli wszystko, co wiemy o SARS-ie i metodach i temu, jak on zakaża, mogą być próby przenoszenia na dzisiejszego COV-2. Jak się ma krystalizowaną cząsteczkę, to można do niej szukać inhibitorów, czyli związków, które będą wchodziły do centrum aktywnego enzymu i go unieczynniało. Gdyby jakaś proteaza, choćby ta jedna, tego wirusa, została unieczynniona, to wirus musi zginąć, bo dalszy jego rozwój jest niemożliwy. Czyli wydaje się, że już w lutym mniej więcej, od listopada przypominam, zidentyfikowano tego wirusa, że już w lutym, marcu była wersja, że być może znajdziemy lek. Spróbowano inhibitory, które działały na tą proteazę SARS-a. Jest taki obrazek skomplikowany tych związków, ale one są dostępne i można je zrobić. No tylko trzeba dotrzeć do wirusa i zahamować jego proteazę z takim inhibitorem. I jak Państwo wiecie do dzisiaj, znaczy ja rozmawiam z Państwem w końcu czerwca, sposobów dotarcia z inhibitorem i zahamowania rozwoju wirusów nie znaleziono. Nie ma do dzisiaj leków przeciwko koronawirusowi, temu, który nam teraz tak grozi. Jest rozpracowywane wiele typów szczepionek, przynajmniej ponad 30 w różnych krajach, w Chinach, we Francji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. Niektóre weszły do pierwszej fazy klinicznej, to znaczy do prób na niewielkiej liczbie zdrowych ludzi. W klinice trzeba zrobić 3 takie fazy i one w sumie będą trwały przynajmniej rok, jeżeli po drodze nic się złego nie okaże. No ale to znaczy jest 30 projektów rozwijanych. Jakby nie było, myślę, że nadzieja na szczepionkę jest, ale na szczepionkę produkowaną w ilościach takich, jaka będzie potrzebna, bo jest miliardy ludzi są prawdopodobnie zakażone, no to jest następna sprawa i masowe zastosowanie jakiejś szczepionki i sprawdzenie jej bezpieczeństwa dla człowieka, to jest następna sprawa. Dlatego mnie się wydaje osobiście, że większą nadzieję, ja jestem prawie na kwarantannie, więc szukam nadziei, że większą nadzieję budziłyby leki przeciwko temu wirusowi, ale tych leków na razie nie ma. I zaczynaliśmy od od zakażonego wirusami tulipanem. Chciałam Państwu, dziękując za cierpliwość i za uwagę, pokazać zdrowe tulipany z działki pod Warszawą. Dziękuję bardzo.